Weronika, a Ty w Polsce teraz realizujesz kilka projektów. Pierwszy raz w życiu gram w komedii romantycznej. I od razu główna rola. No tak, i główna rola, co jest fajne, bo gram moim zdaniem u reżysera, który jest gdzieś tam mistrzem tego gatunku, bo Ryszard Zatorski robił Nie kłam kochanie i Tylko mnie kochaj, filmy, które ja bardzo lubię. Mhm. U boku kogo będziesz grała w tym filmie? No będzie grała Magda Lamparska, którą uwielbiam, Ania Dreszowska, którą uwielbiam, Mikołaj Ruznerski gra mojego męża, gra też Maria Pakulnis, Tomek Karolak. No i pewnie znowu będą pisać, że z kimś z planu masz romans. Zadziwiające jest to, że jest mi przypisywany każdy aktor z planów filmowych, gdzie akurat jestem aktorką, która nie ma zwyczaju wiązać się z aktorami z planów filmowych. Nie to, że to potępiam, absolutnie, uważam, że każdy ma prawo robić, co chce. Ale akurat mi się to nie zdarza. Może poza jakimś tam wyjątkiem, który nie powinien stanowić reguły. Poza tym, jakby dziwi mnie to, ponieważ jednego dnia ta sama gazeta opublikuje moje zdjęcia paparazzi zrobione z, że tak powiem, z osobą, z którą jestem w związku, a potem następnego dnia ta sama gazeta publikuje informacje, czy przypadkiem jest romans na planie. Problem polega na tym, że naprawdę ludzie czytają to i nie bardzo mają powód, żeby nie wierzyć. No bo skoro piszą, że mają romans, to znaczy, że mają romans. A zobacz, jaki paradoks, bo gdy spotkałyśmy się pierwszy raz lata temu i robiłyśmy pierwszy wywiad, powiedziałaś mi, Natalia, o prywacie nie rozmawiamy. Szanuję to, wiem, że tak jest, natomiast o tobie w polskiej prasie praktycznie wszystkie wzmianki są na temat życia prywatnego. Nie opowiadam o swoich ani byłych, ani obecnych, ani żadnych innych związkach. Taką zawsze miałam zasadę i trzymam się tej zasady. Jest cytowany mój wywiad z gazety rok temu, w którym jedynie potwierdziłam informację o rozstaniu i to jest jedyna informacja, jakiej udzieliłam prywatna, ale tam nic nie ma ani o związku, ani o rozstaniu, ani o niczym innym. Przez to, że tyle się pisze o moim życiu prywatnym, to ludzie myślą, że ja tak naprawdę przyzwalam na to i daje dostęp do mojego życia prywatnego. Tylko, że to niestety nie ma nic wspólnego ze sobą. Powiedz mi, czy dzisiaj po tylu rolach w rozmaitych produkcjach międzynarodowych, po roli w Obławie, za którą byłaś nominowana do Nagrody Orła, to już w branży uchodzisz za taką pełnowartościową aktorkę, bo wiem, że ciężko było ci wejść do tego środowiska. No, zajęło mi to bardzo wiele lat. To znaczy, na początku, jak był Pitbull, ludzie myśleli, że została zatrudniona Rumunka do tej roli i nikt jakby nie kojarzył za bardzo mnie i też przez to nie bardzo sobie wyobrażali, moim zdaniem, jak mnie obsadzić. Potem przyszły jakieś tam seriale i trochę różnych jakichś epizodów w filmach i gdzieś tam może przekonałam ludzi przede wszystkim na castingach. Ja chodziłam cały czas na castingi w Polsce. Też chodziłam na zdjęcia próbne i w ten sposób przekonałam do siebie, myślę, reżyserów castingu. I tak naprawdę Obława, którą widzieli wszyscy w branży, sprawiła, że jak najbardziej jestem traktowana poważnie. No bo nie gram tak bardzo w komercyjnych filmach, tylko bardziej gdzieś tam w kinie niezależnym też. Nie jest też niełatwo obsadzić. I myślę, że to jest taki główny problem. Trudno jest bardzo o rolę dla aktorek w moim wieku. Jeszcze do tego dla kogoś, kto nie wygląda polsko, tylko bardziej w jakiś sposób etniczny, egzotyczny. Ale wiem, że Obława jest bardzo ceniona i szanowana i moja rola w Obławie też została jakby dostrzeżona. I już teraz nikt nie ma oporów, że ja mogę różne rzeczy zagrać i że też mogę różnie wyglądać. Weronika, kiedyś podczas wywiadu z Bogusławem Lindą zapytałam go, dlaczego polskie aktorki grają takie, a nie inne role w amerykańskich produkcjach. I on powiedział mi wtedy, Polka może w Stanach zagrać albo Żydówkę, albo agentkę rosyjskiego wywiadu, albo prostytutkę ze wschodu. Wiesz co, myślę, że w tym jest bardzo dużo niestety prawdy. Ale to barierą jest język. I dlatego ja tak bardzo skupiam się na tym, żeby pozbyć się już całkowicie akcentu. Na szczęście ja gram bardzo różne narodowości. Znaczy ja ostatnio zagrałam francuskę, zagrałam Niemkę, zagrałam Żydówkę. Polki nie zagrałam nigdy. Zagrałam Rosjankę.
a nigdy nie zagrałam Polki. No ale zagrałaś Amerykankę. To jest chyba krok ku temu, ku tej jeszcze większej karierze, że już nie musisz grać imigrantek. Wiesz, fajnie by było, jakbym dostawała różne role, różnych narodowości. Żebym miała rzeczywiście taką możliwość, żeby startować do różnego rodzaju ról, bo to jest największa przeszkoda, naprawdę. Czasami próbuję się dostać na casting do roli francuskiej, a mówię po francusku jak rodowita francuska, bo mieszkałam tam, ale patrzy castingowiec na moje miejsce urodzenia, nie chce mnie nawet przyjąć na casting. Więc to gdzieś tam te stereotypy są rzeczywiście taką blokadą już na samym początku, że nawet nie da się przejść tych drzwi, żeby być chociaż na zdjęciach próbnych. Weronika, z czego ty jesteś najbardziej dumna w tej swojej karierze artystycznej? Mówisz o karierze? Mówię o karierze, na razie. Myślę, że z obławy. Z obławy. Myślę, że tak, bo myślę, że to była też taka najbardziej moja osobista rola. Poza tym bardzo jestem dumna z LAK. Ja wiem, że w Polsce się sprowadziło moją rolę z 4 odcinków główną, kobiecą, do jednej sceny, ale to była duża rola bardzo. A w życiu prywatnym? Myślę, że to jeszcze przede mną. Mhm. A boisz się, że staniesz kiedyś przed tym wyborem, przed którym wydaje mi się każda z nas stanie, a my to już dosyć niedługo. Czy macierzyństwo i życie prywatne, czy kariera? A to nie jest wybór. To nie jest wybór, dlatego że ja nigdy w życiu nie postawiłam sobie takiego wyboru, że macierzyństwo albo rola. Wydaje mi się, że po prostu w moim życiu się tak ułożyło, że chciałabym do macierzyństwa stworzyć rodzinę, a nie po prostu zostać mamą, żeby tylko zostać mamą. I brakowało mi, że tak powiem, ingrediencji do tej formuły. Więc to były świadome decyzje nie dla kariery, ale pewnie z powodu tego, że wychowałam się w rodzinie, w której jest oboje rodziców, którzy marzyli o tym, żeby mieć mnie i mojego brata. I dążę do tego. Weronika, no to ja ci życzę, żebyś ziściła to swoje największe marzenie i ról u osób, u których marzysz, by zagrać. Dzięki.